witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, ale drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, tym razem to powitanie jest w takim szczególnym momencie, bowiem po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. Wszyscy jesteśmy po wakacjach, po urlopach, po wczasach, wszyscy mamy za sobą czas wolny, tak czy indziej spędzony w takich czy innych okolicznościach, spędzony może tutaj w Polsce, może na Suwalszczyźnie, może w Suwałkach, a może jeszcze gdzie indziej, może za granicą, może nad morzem, może w górach, może w chmurach, prawda? Na pewno każdy gdzieś z nas był i na pewno powrócił szczęśliwy do domu, że wypoczął, że poznał kogoś, że coś poznał, że poszerzył swoje horyzonty. Horyzonty, jeżeli chodzi o różnego rodzaju dziedziny. I jesteśmy już po wakacjach, 2 tygodnie nawet tego czasu upłynęło, nowego czasu, czyli czasu nowego roku szkolnego 2024-2025. Witam wszystkich, którzy przyszli po wakacjach do szkoły, którzy rozpoczęli naukę, przyszli, może przyjechali, prawda, bo niektórzy dojeżdżają, żeby właśnie ten nowy rok szkolny, który rozpoczęliśmy, żeby był to rok błogosławiony, żeby Matka Najświętsza Stolica Mądrości była ze wszystkimi i z nauczycielami, i z dziećmi, i z wychowawcami, ze wszystkimi, którzy rozpoczęli właśnie ten nowy etap pracy, żeby to był etap naprawdę szczęśliwy i żeby on też szczęśliwie się w swoim czasie zakończył. Póki co jesteśmy właśnie na początku tego nowego etapu. Niech Pan błogosławi, niech Pan wspiera, niech Pan błogosławi, a my na to błogosławieństwo, na to wspieranie, kochani, otwierajmy swoje umysły, swoje serca, swoje sumienia i całą swoją osobowość, całą swoją osobę ludzką. Jest, kochani, dzisiaj, jak powiedziałem, 15 dzień września. Oznacza to, że jest już kolejna niedziela tegoż miesiąca, także kolejna niedziela nowego roku szkolnego i właśnie, proszę Państwa, ten dzisiejszy dzień, ta dzisiejsza niedziela jest postrzegana w naszej diecezji ełckiej jako niedziela, kiedy to przeżywamy uroczystość odpustową w sanktuarium diecezjalnym w Olecku, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Dzisiaj właśnie oddajemy cześć krzyżowi, temu symbolowi naszego zbawienia, symbolowi naszego po prostu tego życia i życia doczesnego i życia wiecznego. Wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli tam właśnie do sanktuarium, do Olecka, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę, żeby właśnie ta obecność przyniosła jak najwięcej tego pożytku i tego właśnie takiego skutecznego, radosnego i z nadzieją wpatrywania się w święty krzyż, krzyż Chrystusa, krzyż naszego Zbawiciela. Kochani, no właśnie, ten tydzień, który rozpoczynamy, będzie tygodniem bardzo bogatym. Przepraszam, że posłużę się okularami, bo chociaż to jest trochę słoneczka, ale jest, jak Państwo widzą, w cieniu się znalazłem, ale taki cień bardzo sympatyczny, taki cień przedjesienny. No właśnie, ostatni tydzień pory roku, której na imię lato już za tydzień, a będzie to 22 września, wtedy już będzie pierwszy dzień jesieni. Cieszmy się latem i cieszmy się, że właśnie to lato, mam nadzieję, spędziliśmy i pożytecznie, i oczywiście także grzecznie. A jesień niech będzie jesienią złotą, polską złotą jesienią. No właśnie, jeżeli chodzi o ten tydzień, który rozpoczynamy, to właśnie w środę, proszę Państwa, będzie 18 dzień września i wtedy będziemy wspominali, czy będziemy obchodzili święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, ale nade wszystko, kochani, patrona młodzieży. Wszystkim, którzy obchodzą właśnie to święto, którzy wpatrują się w świętego Stanisława Kostki, życzę, żeby właśnie jego ta młodość, ta werwa młodzieńcza, pełna wiary, pełna oddania Chrystusowi, Matce Najświętszej, żeby, a także werwą, która przełoży się na nasze życie. Nasze życie w ogóle, a szczególnie życie ludzi młodych. Poza tym też cofnę się o jeden dzień do tyłu. Mam na myśli wtorek, najbliższy wtorek, 17 września. Będzie to, kochani, 85. rocznica napadu Sowietów na Polskę. Rok 1939. Dlatego też taki dzień jest w jaki sposób dniem patriotycznym, to właśnie w takim dniu, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. I módlmy się też przy okazji o pokój, ten pokój tak bardzo mocno zagrożony, ten pokój tak bardzo mocno nadwyrężony. Zobaczmy, co się dzieje we współczesnym świecie, co się dzieje w naszych sercach, w naszych rodzinach, w różnego rodzaju miejscach, gdzie jesteśmy. Ile tam jest nienawiści, ile tam jest właśnie takiego odium, takiej złośliwości. Ona nas niszczy i od wewnątrz, i od zewnątrz. Dlatego też niech właśnie ten dzień we wtorek, kiedy będziemy wspominali
właśnie taką smutną rocznicę napadu Sowietów na naszą kochaną ojczyznę. Niech będzie okazja do tego, żeby pomodlić się za Polskę, żeby pomodlić się za Ukrainę, żeby pomodlić się za wszystkie kraje, gdzie właśnie jest ten pokój zagrożony, a nade wszystko, żeby pomodlić się za nas, kochani, bo ten pokój, jeżeli on ma być pokojem, on ma zaczynać się od naszego serca, od naszego życia. Jeżeli w naszym życiu nie będzie pokoju, jeżeli w naszym sercu nie będzie pokoju, to ten pokój będzie wszędzie bardzo mocno zagrożony i będzie też bardzo, bardzo mocno nieskuteczny. Poza tym, proszę Państwa, w najbliższą sobotę, 21 września, będziemy przeżywali Międzynarodowy Dzień Modlitwy właśnie o pokój na świecie, o charakterze ekumenicznym, z okazji Dnia Pokoju w ONZ. Dlatego też właśnie też niech ten dzień, który właśnie będziemy przeżywali, dzień 21 września, będzie okazją do tego, żeby o ten pokój, jeszcze raz podkreślam, pomodlić się. Kochani, róbmy wszystko, naprawdę róbmy wszystko. Prośmy Chrystusa, Księcia Pokoju, prośmy Matkę Najświętszą, Królowę Pokoju, żeby właśnie ten pokój był, bo jeżeli go nie będzie, to nasze życie, proszę Państwa, naprawdę będzie życiem bardzo, bardzo mocno zagrożonym. Kochani, dzisiejsza niedziela, jest to 24 niedziela zwykła, gdy będziemy, bo też gdybyśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeli słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezarą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął pouczać ich, że Syn Człowieczy będzie wiele musiał wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się, patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami. Zejdźmy z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem z swoimi uczniami i rzekł, jeżeli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu Ewangelii, ten je zachowa. Kochani, słyszymy Chrystusa, który pyta apostołów, za kogo ludzie uważają właśnie Jego Syna Człowieczego. To było tak temu 2000 lat, a dzisiaj siostro, bracie, księże, pyta każdego z nas, pyta każdy z nas, za kogo my uważamy Chrystusa. Oczywiście odpowiedź powinna być odpowiedzią, mam nadzieję, pozytywną. On jest naszym Zbawicielem, On jest naszym Panem, naszym przeznaczeniem, naszym bratem, ale nade wszystko, proszę Państwa, ta odpowiedź nie może być odpowiedzią werbalną, tylko werbalną. Ona ma być potwierdzona naszym życiem, naszą codziennością. I tego, kochani, na początku właśnie tego nowego roku szkolnego, na początku tego nowego czasu, całym sercem sobie wzajemnie życzmy. Uważamy Chrystusa za Zbawiciela i niech tak pozostanie i tutaj na ziemi, i kiedyś wieczności, do której wszyscy, czy chcemy, czy nie chcemy, zmierzamy. Kochani, na zakończenie naszego spotkania powakacyjnego udzielę Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego jeszcze raz najlepszego. Zostańcie z Bogiem.